to raz, dwa, raz, dwa, trzy i... Gubisz się sam. Zabieram ci ostatnią nadzieję, wiem. Nie powiódł się twój misterny plan. Skąd w tobie ten pech? Skąd w tobie ten Wiesz co, zawsze oceną koncertu jest reakcja publiczności, więc mogę powiedzieć, że dzisiaj ludzie byli bardzo mili i na pewno to pozwala tak zwanemu artyście rozwinąć troszkę bardziej skrzydła, troszkę bardziej się, szybciej się rozluźnić. Tak w moim przypadku jestem osobą dosyć spiętą i zamkniętą w sobie. Także myślę, że dzisiejszy koncert udał się, bo ludzie jakoś tak fantastycznie w sumie reagowali. To bardzo, bardzo miło. Mówiłeś mi, że przeciąga mnie, że za nic masz tu niewinność. Kazałeś mi trudną drogą iść, zastróża mieć tylko cię. My serce bije i tak na przekór dnia. Ciągle czuję twój gniew nade mną. My serce bije i nie zatrzymasz go. My serce bije i tak na pewno. No przecież nie powiem nic złego, bo przecież Darek suwerenny, żartuję. Każdy taki pomysł, propagowanie muzyki, truizm pod tytułem muzyka łagodzi obyczaje, to wszystko działa tak naprawdę. Oczywiście jest to temat ciężki, dlatego że tak sobie dzisiaj właśnie myślałam, czy to jest w ogóle możliwe, żeby z naszej świadomości nazwa Oświęcim została jakoś tam wyparta w sposób taki, jak nie znamy. Myślę, że jest to niemożliwe i myślę, że nie możemy tego w ogóle zmieniać. Możemy tylko coś dodać. I fajnie, że możemy to dodać, że będzie to na przykład taki festiwal, bo już wiem, że będzie na przykład taki festiwal w przyszłym roku, co jest bardzo fajnym pomysłem. Więc idea jest bardzo fajna, bo myślę, że te nowe pokolenia ciągle są obarczone tą naszą historią ciężką, okrutną, ale którą niestety musimy, o której musimy pamiętać i przypominać.
czy chcesz też, czy nie? Właśnie, kwestia promuje ideę tolerancji. Czy myślisz, że to jest w naszym kraju potrzebne? To jest, myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy ludźmi nie takimi strasznymi otwartymi. Nie jesteśmy chyba do końca tolerancyjni. Ja nie wiem, jak to pokolenie, nie wiem, moich dzieci czy mojej córki, nastolatka, ona jest zupełnie inna, to jest zupełnie inna generacja w ogóle. Natomiast mówię tak o takim swoim pokoleniu lat później 60., 70. Nie wiem, może to jest kwestia wychowania, może to jest kwestia chyba wydaje mi się wychowania, tego co wnieśliśmy z domu, takiej troszeczkę nieufności, troszeczkę tak, właśnie takiego zawsze, wiesz, patrzenia drugiego człowieka z podełba. Ja bym z tym walczyła, ja bym rzeczywiście propagowała takie hasło jak tolerancja. Nigdy tego za wiele. Żadnych łez, dopóki świt nas nie rozłączy. Prowadź mnie, tak trudno oprzeć się rozkoszy. Prowadź mnie. Plany są takie, że siadam w samochód, jadę do Warszawy do mojego synka z ciepłym mlekiem. W każdym razie gramy oczywiście koncerty całe lato, praktycznie jest to dosyć pracowity czas dla mnie, ale ja lubię pracować, lubię wyzwania, wtedy czuję, że żyję, nie mam czasu na wynajdowanie sobie kolejnych problemów i narzekania, także no dobrze się dzieje. Super, no to życzę powodzenia. Dzięki. Dziękuję. Czego może moja ty mi wiąże szansę? Czego boję się, że już nie wrócisz więcej? Czego może moja ty mi wiąże szansę? Czego boję się, że już nie wrócisz więcej? Czego może moja ty mi wiąże szansę? Czego boję się, że już nie wrócisz więcej? Czego może moja ty mi wiąże szansę? Czego boję się, że już nie wrócisz więcej? Czego może moja ty mi wiąże szansę? Czego boję się, że już nie wrócisz więcej? Czego może moja ty mi wiąże szansę? Czego boję się, że już nie wrócisz więcej? Dziękujemy bardzo.